Wniosek dotyczył wycinki trzech drzew. Szkoła skierowała wniosek do organu, tutaj do naszego wydziału w zakresie wycinki trzech lip. Natomiast w toku postępowania, do którego też przystąpiły strony społeczne, poprosiliśmy wnioskodawcę o zbadanie drzewa, które zostało w tym procesie dalej procedowane, ponieważ na pozostałych dwóch drzewach były gniazda. W związku z tym procedowane było to jedno drzewo. Z badań tego drzewa wynik, jaki przedstawił wnioskodawca w formie ekspertyzy, no mamy informację, że to drzewo, to jedno drzewo zagraża bezpieczeństwu, jest zmurszałe i w środku puste, w związku z tym wydaliśmy zgodę na to jedno drzewo, ale również z zobowiązaniem dla wnioskodawcy, że w tym miejscu posadzi również ten sam gatunek drzewa, posadzi lipę, przy okazji zwiększając misę pod ziemią po to, żeby nowe drzewo miało jeszcze lepsze warunki do rozwoju, do dobrego zakorzenienia się w tym miejscu. No i oczywiście, żeby długo służyło. Wiemy, co jest główną przyczyną, co leżało u podstaw wniosku. Są tam po prostu nielegalne miejsca parkingowe na chodniku, przed szkołą. No naprawdę nie jest to bezpieczne miejsce, nie jest to bezpieczny sposób parkowania samochodów. Dostajemy od mieszkańców też zdjęcia pokazujące, że często parkujące tam osoby wyjeżdżają z tego parkingu przez pasy. Także no, to jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, zwłaszcza przed szkołą. Tak, mówimy tu o bezpieczeństwie dzieci. Także liczymy na to, oczekujemy od władz miasta, że podejmie stosowne kroki w celu zabezpieczenia drzew pozostałych i doprowadzenia tego miejsca właśnie do takiego stanu, z którego wszyscy będą zadowoleni.